Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński. Dzień dobry. Moim gościem jest dziś Szymon Kosmalski, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie dyrektorze, instalacja na terenach po byłym zakładzie chemicznym Zachem, która ma dokonać remediacji tego terenu, zaczęła już działać. Odbyła się oficjalna prezentacja tego, jak to ma funkcjonować. Proszę nam w skrócie powiedzieć, na czym będzie polegał ten proces oczyszczania. Tak, jesteśmy w fazie typowo realizacyjnej. Instalacja będzie funkcjonować na bazie zasysania ze wskazanych studni wody nieoczyszczonej, czyli takiej nazwijmy surowej, i na zasadzie filtracji, ozonowania będzie z powrotem wpompowywana w innych miejscach, też za pomocą studni do górotworu, żeby w ogólnym bilansie ten właśnie bilans wodny zachować na tym samym poziomie. Czyli oczyszczana będzie tylko i wyłącznie woda w tym procesie? Nie do końca, bo zarazem przez przepływ wody i przy okazji nazwijmy filtruje się zarazem gleba, czyli gleba zostaje oczyszczana również w ramach tego procesu remediacyjnego. To gdyby mógł Pan powiedzieć naszym widzom, jaki ma być finał działania tej instalacji? Do jakiego stopnia teren po byłym Zachemie, dzięki temu, co w tej chwili się dzieje, zostanie oczyszczony? Ja powiem tak, my w tym momencie rozpoczynamy pewien proces. To jest tak zwany pierwszy krok i w ramach tego pierwszego kroku oczyścimy 26 hektarów gruntu i wód podziemnych i na pewno oczywiście będzie to w tym wymiarze ekologicznym i przyniesie zamierzony efekt w przedziale czasowym, bo ta instalacja musi funkcjonować dany określony wymiar czasu, czyli do lutego 2023 roku, i w ramach tego procesu oczyszczania przywrócimy wodę podziemną do trzeciej klasy czystości. Co to znaczy? To jest taka woda, która nadaje się do czego? Na pewno to jest woda, która ma pewne wartości, nazwijmy, przemysłowe. Nie chcę powiedzieć, że jest zbliżona do wartości wody pitnej, bo to oczywiście nie te parametry, nie chodzi tutaj, żeby tą wodę spożywać. Ale jeśli chodzi o klarowność, jeśli chodzi o pewne wskaźniki fizyko-chemiczne, no jest dość zbliżona. To, jakie to będzie miało znaczenie dla mieszkańców? W tej chwili wiemy, jest niebezpiecznie, jest zagrożenie, jeżeli chodzi o skażenie terenu na Zachemie, jest skażona woda. Po procesie, który w tej chwili przeprowadzacie, co się zmieni dla mieszkańców? Przede wszystkim my mówimy o bezpieczeństwie i aspekcie zdrowotnym mieszkańców osiedla Łęgnowo. Bo w ramach tej chmury, zdiagnozowanej chmury zanieczyszczeń, która przepływa od składowiska przy ulicy Zielonej w kierunku właśnie Łęgnowa, powstała właśnie ta instalacja i ona ma na celu stworzyć taką barierę przeciwko napływowi zanieczyszczeń w kierunku tego osiedla. Oczywiście w tle i również to są te aspekty środowiskowe, Dolina Dolnej Wisły, obszar Natura 2000. Po prostu będzie to tama dla przepływu zanieczyszczeń pod kątem zdrowia ludzi, środowiska naturalnego. Mieszkańcy tych terenów osiedla Łęgnowo twierdzą, że tak naprawdę zajmujecie się skutkiem, a nie przyczyną, że powinno być zrobione coś z tym, co powoduje zanieczyszczenie, czyli właśnie mówię tu konkretnie o tym składowisku. Oczywiście temat źródła, czyli miejsca składowania tych odpadów jest przed nami. My skupiamy się na tym aspekcie zdrowotnym, czyli zagrożenie zdrowia. Jest to priorytet, dlatego od tego miejsca zaczęliśmy. I to działanie skutkuje tym, że ta bariera powstała. Temat niwelacji, temat związany ze źródłem jest bardziej skomplikowany. Tam mamy oczywiście w tle kwestie własności, bo to są w części tereny w gestii prywatnych spółek. Także to jest jakiś proces. My inicjujemy ten proces, chcemy, żeby ten proces trwał i dalsze działania, no można powiedzieć, że w planie są deklaracje optymistyczne
są, ale jeśli mówimy o konkretach, one się pojawią, mam taką nadzieję, ale to jeszcze chwila czasu. Mówi pan obszar 27 hektarów, którym zajmiecie się w tej chwili. Szacuje się, że ten obszar skażony to jest około 45, jeżeli dobrze pamiętam. Co z tym pozostałym terenem? Tak, tylko że zwróćmy uwagę, ja silnie akcentuję kwestie zdrowotne, kwestie oddziaływania na mieszkańców, na osiedle, akurat w tym miejscu na osiedle Łęgnowo. I to jest dla nas priorytet i wyznacznik, bo reagujemy tam, gdzie środowisko może przynieść negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi. To jest to miejsce, od tego miejsca zaczęliśmy i resztę oczywiście w zależności od oceny, bo jeśli mówimy o tym aspekcie zdrowotnym, ocena w tej punktacji, jeśli chodzi o problemy, to właśnie na czele jest to miejsce, w którym rozpoczęliśmy proces remediacji i składowiska zielona. To jest dla nas miejsce, które najbardziej oddziałuje w sposób negatywny na ludzi w pierwszej kolejności, na środowisko oczywiście również, bo inne tereny też mają swoją specyfikę związaną z działalnością poprodukcyjną Zachemu, ale nie są, nazwijmy tak, bardzo szkodliwe, jeśli mówimy o bezpośrednim wpływie, kontakcie z ludźmi, bo tam nie ma takiego namacalnego, bezpośredniego przełożenia akurat w tej naszej diagnozie. No, mieszkańcy pewnie mają inne zdanie na ten temat, ale to zostawmy. Do 2023 roku, czyli do końca realizacji tego projektu, ile razy uda się tę wodę przepompować? Ja powiem tak, to jest cykl w swojej istocie nie nastawiony może na krotność, tylko na efekt końcowy. My tutaj akcentujemy na kwestię, może tak obrazowo mówiąc, przepustowości całej instalacji. Mówimy tutaj o przepływie dobowym przez instalację około 2,5 tysiąca metrów sześciennych wody zanieczyszczonej, bo zarazem wiemy, że ta woda zanieczyszczona wraca po procesie czyszczenia jako oczyszczona do górotworu w te warstwy wodonośne. Szacunki były takie, że na oczyszczenie tego terenu w sumie potrzeba jakieś 2,5 miliarda złotych. To się zmieniło? To znaczy, zależy w jakim aspekcie będziemy rozpatrywać temat. Dlatego ten aspekt zdrowotny jest dla nas rzeczą bardzo, bardzo wymierną. Ja powiem tak, te szacunki się zmieniają, te szacunki są różne. Ja nie mogę powiedzieć, że mam teraz kosztorys, w którym jest jasno napisane, ile co będzie kosztować. Tak? To jest proces, my ten proces zaczynamy. Do tego procesu są niezbędne oczywiście środki finansowe i tu pełna zgoda. Ale poczekajmy dalsze rozstrzygnięcia. Nie bez kozery mówi się o potrzebie i takie deklaracje padają specustawy. Także to jest też element niezbędny, żeby móc dalej działać. Na pewno pokazujemy, że ten proces jest możliwy, że ten proces jest oczywiście rozłożony w czasie, ale mimo pewnego, nazwijmy, sceptycyzmu, bo by ktoś powiedział, że to się nam nie uda, no się udało. Rozpoczęliśmy proces, instalacja jest w pełni innowacyjna, nie ma takiej drugiej w Polsce, nowoczesna, dedykowana właściwie pod to miejsce, bo ona jest odpowiednio dobrana, bo żeby powstała i zanim powstała, był prowadzony proces pilotażowy w tak zwanej skali mikro i ona była specjalnie tworzona pod to miejsce. To na koniec jeszcze, panie dyrektorze, krótko. Czy to, co w tej chwili robicie, jakby te działania będą prowadzone do 2023 roku? W międzyczasie planujecie jakieś inne związane chociażby z pozostałą częścią tego terenu? Tak, oczywiście. Jeśli mówimy o dalszych planach, bo my zaczęliśmy, nazwijmy, w ramach tego jęzora, jak to się mówi potocznie, bynajmniej tutaj w naszym gremium, jęzora zanieczyszczeń, nazwijmy na samym początku. Planujemy dalsze działania w zasadzie tej instalacji remediacyjnej na jej
na jej podstawie bliżej czoła, czyli bliżej składowiska przy ulicy Zielonej. No i oczywiście według wstępnych założeń jest wygrodzenie samego składowiska, mówiąc bardzo tak obrazowo, na zasadzie tworzenia takiego sarkofagu betonowych słupów z odpowiednią instalacją i uzupełniającym osprzętem. Dziękuję bardzo. Szymon Kosmalski, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, był gościem Rozmowy Dnia. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję.